dobry. Czy wykorzystamy szansę na rozwój i nowe sojusze? Co przyniesie nam Jowisz w bliźniętach, który wejdzie w ten znak o 1:15 w Polsce, 1:15 w nocy 26 maja tego właśnie roku i pobędzie w nim, jak w każdym znaku, około roku. Więc horoskop de facto dość daleko nam wychodzi. I to jest horoskop właśnie związany z ekspansją, rozwojem, jaką niesie ze sobą Jowisz. Jeżeli mówimy o Jowiszu w bliźniętach, dotyczy ogólnie komunikacji, dyplomacji na arenie międzynarodowej, nowych sojuszów i umocnienia istniejących, wzrost liczby publicznych debat i dyskusji politycznych. Politycy stają się bardziej otwarci na dialog i wymianę poglądów, rozwój sektora technologicznego i innowacyjnego, a także w dziedzinie handlu i transportu, zwłaszcza w kontekście międzynarodowym. To jest ten taki globalny obraz Jowisza w bliźniętach. Jeszcze pojawiają się nowe inicjatywy edukacyjne i programy naukowe. Media i komunikacja stają się jeszcze ważniejsze i nie wiem, jak na dzisiejsze czasy można jeszcze uwypuklić ich rolę, ale tak właśnie ma być i mają jeszcze większą rolę odegrać w kształtowaniu opinii publicznej na świecie, szczególnie za pośrednictwem sieci społecznościowych, ale też relacji międzyludzkich. Staniemy się bardziej otwarci na nowe znajomości i współpracę wreszcie, co wymusi większą mobilność i chęć odkrywania nowych miejsc i kultur. To też jest dobre, bo to jakby zamknie nam już ten taki okres zamknięcia, ale wiecie, o czym mówię, od kilku lat, od momentu, kiedy wybuchła pandemia i zamknęliśmy się w domach, zamknęliśmy się też w sobie, zamknęliśmy się w swoich telefonach, zamknęliśmy się w swoich komputerach. Generalnie tak naprawdę, chociaż tamto już dawno minęło, to jakoś tak ciągle jesteśmy zamknięci. Jowisz przyniesie nam na wszystkim, na świecie generalnie trend przeciwny. A w Polsce? W Polsce Jowisz w bliźniętach, tak, tutaj są bliźnięta, on sobie właśnie tutaj nie wejdzie. I jest to w trzecim domu, tak? Bo tu jest pierwszy, drugi, trzeci. W horoskopie dla Warszawy na ingres Jowisza. Czyli to jest taki horoskop pokazujący, jak ten Jowisz jest nam w stanie pomóc u nas, jeżeli wykorzystamy tą szansę, a żeby tak było, to trochę będziemy musieli też popracować. Ale po kolei, Jowisz w trzecim domu znaczy prawie to samo, co Jowisz w bliźniętach, dlatego że to są zagadnienia tożsame, szczególnie jeżeli patrzymy na zagadnienia dotyczące świata, dotyczące kraju, czyli takiej już dużej grupy ludzi, no bo w horoskopie indywidualnym to troszeczkę jeszcze bardziej jakby lokalnie się odnosi. Natomiast no tutaj nadal mamy podkreśloną komunikację, dyplomację, współpracę, czyli co do sojuszów i umów, u nas będą one miały charakter bardziej lokalny, sąsiedzki. Raczej nie za wiele będzie się działo w relacjach z tymi krajami bardzo odległymi, a w każdym razie znacznie mniej niż tutaj naokoło, co akurat chyba nikogo nie dziwi, bo tak naprawdę to, jeżeli chodzi o naszą współpracę z innymi krajami, no to z tymi najbliższymi jest ona dla nas najważniejsza w tej chwili. Oczywiście wiadomo, że przynajmniej jeden kraj, który jest bardzo daleko, ma na nas duży wpływ, ale prawdopodobnie nie będziemy specjalnie z nim niczego nowego uzgadniać czy negocjować, więc ważniejsze będą to, co się dzieje tutaj w naszym takim tym sąsiedztwie, bliskim bądź troszeczkę dalszym, ale nadal tutaj europejskim. Większa otwartość polityków na dialog u nas oznacza bardziej demokratyczne procesy decyzyjne. Co do technologii, możemy się spodziewać nowych pomysłów i startupów na tym polu. W kwestii transportu u nas najwięcej będzie to miało wspólnego oczywiście z rozbudową sieci drogowej. Co do rozwoju edukacji, no to ten proces już się zaczął i potrwa zatem jeszcze przez rok, przynajmniej ta faza główna uzgadniania i decydowania. Zagadnienia związane z mediami i relacjami międzyludzkimi przedstawiają się tak samo jak na świecie. Co do podróży i odkrywania, będziemy bardziej zainteresowani dowiadywaniem się czegoś nowego o własnym kraju. Także poszukamy w sobie więcej tolerancji.
I co jeszcze jest istotne, jeżeli chodzi o ten ingres bliźnięta Jowisza? To już było przy wejściu Słońca, przy wejściu Wenus, nawet przy pełni, o tym mówiłam, no bo to też akurat było blisko tego miejsca. No jest tu gwiazda stała Algol i ona znowu będzie też powita na wejściu bliźniąt Jowisza. No znowu, to jest gwiazda o tym charakterze Marsa i Księżyca, czyli taki dramatyzm wybuchowy, tak można by to było w skrócie ująć. Duża, gwałtowna siła Marsa i rozdrażnienie, nerwowość, niepewność Księżyca. No taka mieszanka jest dość ciężka, no chociaż Jowisz jest oczywiście taki harmonizujący, jest szczęściem, optymizmem, ale on też uwypukla. Więc samo w sobie to połączenie może przynieść jakieś dość spektakularne wydarzenia. Myślę, że jedno już miało miejsce, to ten wypadek samolotowy, który się już wydarzył, ale to jeszcze może mieć inne, dalsze, no jakieś konsekwencje. W momencie samym wejścia Jowisza mamy jeszcze koniunkcję z Wenus i ze Słońcem. Ona już jest separacyjna, bo zarówno Słońce, jak i Wenus od Jowisza już sobie ucieka, już one już się rozchodzą, to ta odległość jest jeszcze na tyle bliska, że absolutnie nie można tego pomijać. Czyli tutaj można by powiedzieć, że wpływ Algola i tej kombinacji to może na przykład raczej no, nic poza tymi teatralnymi wybuchami emocji pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, jak na przykład ostatnie kłótnie polityków, którym puszczają nerwy, wrzeszczą na siebie i się obrażają, odwołują się do czystych emocji, które nie mają nic wspólnego z merytoryką jakiegokolwiek z poglądów. To jest właśnie to, to są takie niekontrolowane emocje, taka walka, walenie się głową w mur. Można sobie guzów ponabijać, to raczej niczym większym się nie skończy, ale właśnie tego typu wydarzenia właśnie związane one są z komunikacją, z tym, że my to ciągle oglądamy. W zasadzie jesteśmy już z tym bombardowani, myślę, że wielu z nas jest zmęczeni. No ale to jest właśnie ta mieszanka. No oczywiście mówimy o horoskopie na cały rok. Prawdą jest, że tranzyty będą się już stąd oddalały, tak? To jest jakby to zdjęcie, tak jak horoskop urodzeniowy dzisiaj, tego momentu samego ingresu, no i to jest horoskop na tej podstawie, potem tranzytowo to już będzie sobie przechodziło dalej. Tak jak na przykład, no proszę bardzo, żeby wszyscy spod znaku bliźniot nie wierzyli w to, że przez cały rok będą mieli świetny rok. Oczywiście życzę Wam, żebyście mieli jak najlepszy rok, ale no wsparcie Jowisza będzie Wam przychodziło wtedy, kiedy on będzie odwiedzał Wasze miejsce, Waszego Słońca urodzeniowego. No czyli na początku beneficjentami sytuacji będą ci, którzy urodzili się na początku znaku. I tak w ciągu roku to się będzie przesuwało. W międzyczasie jeszcze Jowisz się będzie cofał. Ja o tym będę jakiś na pewno następny film kręciła. I potem jeszcze raz. Ci, których Słońce jest po drodze tego cofania się, gdzie on będzie szedł 3 razy, oni skorzystają najwięcej. No teraz jeszcze nie wiem, gdzie to będzie, więc po prostu oglądajcie kolejne filmy, a szczegółowo mówię o wpływach takich, które rzeczywiście Wam pomogą w tych prognozach, które są już robione dla znaków, które dzielę na sektory właśnie dlatego, żebyście wiedzieli, kiedy wasz kawałek będzie rzeczywiście dotknięty, nazwijmy to, przez dany tranzyt. Bo tak nie, przez cały rok wszyscy nie będziecie niestety na tym korzystać czy tracić. No tak nie działa astrologia i to, co, no już nieważne, no tak nie działa. W każdym razie mamy tutaj Jowisza z Algolem, mamy Wenus i Słońce. Generalnie, no mówię, tych wybuchów jeszcze się raczej trochę naoglądamy i one się co jakiś czas będą jeszcze przypominały ze względu na to, że jak to miejsce będzie tranzytowała jakaś planeta energetyczna albo tutaj, albo na przykład będzie naprzeciwko Mars, albo gdzieś w kwadraturze, no to się wtedy jeszcze też może odezwać. Ale żeby nie było jeszcze za dobrze, to tutaj z drugiej strony naszego stelu, tego tutaj też nie widać, bo tutaj wszystkich gwiazd nie jestem w stanie pokazać. W każdym razie w 7 stopniu jest kolejna gwiazda stała. Ona się nazywa Hyades.
No, ona już nie jest taka dramatyczna. Ona ma bardzo mieszaną naturę. Ale ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, jak ktoś jest zainteresowany, to film o obydwu zresztą gwiazdach jest na moim kanale, w sekcie Gwiazdy Stałe po prostu. W sekcji. A w Gwiazdach Jadis generalnie preferuje tematy wojskowe. Czyli należy oczekiwać wielu dyskusji i decyzji właśnie na ten temat w naszym kraju. Co jest, no bo u nas to jest w tym trzecim domu, więc tutaj mamy właśnie te zagadnienia decyzowania, omawiania, bo samo zjawisko, ten układ gwiazd i planet, ono jest na całym świecie. Ale właśnie to, w jakim domu jest w naszym horoskopie, nam to jakby dokładnie umiejscawia, pokazuje, czego możemy się spodziewać, gdzie mamy szansę na wzrost, na ekspansję, co daje nam Jowisz. No dobrze, to tutaj jest nasza konstelacja Stellum, czyli zbitek planet i tutaj jeszcze gwiazdy stałe aż dwie. I co jeszcze? Czy to tak wszystko takie dobre, wspierające do? To jest tak, że te tranzyty łatwe, znaczy łatwe, sprzyjające, tak jak no, taka koniunkcja jest generalnie raczej sprzyjająca, no tylko te gwiazdy są tu takie trochę dodające pikanterii, powiedziałabym, szczególnie ta pierwsza, ale one dają szanse, dają okoliczności, dają tak jakby, no nie wiem, sprzyjający wiatr, ale żeby się na niego załapać, to trzeba się czymś tam wznieść, tak, jakąś pracę wykonać. I teraz, jaką pracę należy wykonać? I na jakich, w jakich dziedzinach pokazują nam właśnie te czerwone kreski, te aspekty wyzwania. Wcale ich nie ma tak wiele od naszego Jowisza, tak naprawdę jest tylko jeden. I to jest opozycja do Pallas. Pallas poznaliście już w filmie o Wenus, bo ona tam też robiła opozycję z Wenus, w horoskopie w zasadzie na czerwiec. Czyli w tym czerwcu to będzie dość istotna i tutaj taką opozycja Jowisza z Pallas, bo ona oznacza wyzwania związane z podejmowaniem decyzji, gdzie konieczne jest wyważenie mądrości i rozważności z aspiracjami do rozwoju i ekspansji. Także konieczność znalezienia równowagi między racjonalnym podejściem do problemów, a duchowymi i religijnymi przekonaniami. W Polsce religia odgrywa, jak wszyscy wiedzą, rolę ważną nadal. Może to więc sugerować okres, w którym intelektualne podejście do kwestii społecznych i politycznych musi być zharmonizowane z wartościami tradycyjnymi. To jest tak naprawdę nasze największe wyzwanie już od lat. I ono teraz, jeżeli uda nam się je przepracować, a mamy po temu naprawdę dużo szans, bo jest tych wspierających sił bardzo dużo, to potem będziemy mogli już jakby powiedzieć, że przepracowaliśmy to, że jesteśmy już ten krok dalej i skorzystać z tych wszystkich opcji, które są możliwościami. A póki co należy się spodziewać trudności w systemie prawnym i politycznym, dlatego że potrzeba strategicznych rozwiązań konfliktów jest opozycji do obecnych przepisów i systemów sądownictwa. W naszej polityce zagranicznej decyzje strategiczne staną w konflikcie z międzynarodowymi zobowiązaniami lub dążeniem do ekspansji na arenie międzynarodowej. No, czyli będzie nam się opłacało co innego, niż będziemy powinni zrobić i też będziemy musieli wylawirować. Tak? Co się dzieje w systemie prawnym, w sądownictwie? No to w zasadzie są dwie władze w tej chwili, więc zdecydowanie jest tam konflikt. Te wszystkie zagadnienia wymagają przepracowania i znalezienie równowagi, abyśmy, jak mówiłam, osiągnęli w tym roku to, co osiągnąć naprawdę mamy szansę, jako kraj oczywiście. No i teraz już same przyjemne tranzyty, które będą nas wspomagały w tej pracy. Pierwszy z nich to jest trygon Jowisza do Plutona, to taka ta niebieska kreska. Jak widzicie, tych kresek tu jest dużo niebieskich od tego Plutona, no bo on tutaj tak z całym tym towarzystwem ten trygon teraz robi, ale my patrzymy teraz tylko na Jowisza. Będzie na ten temat osobny film już za kilka dni, bo to jest ważny tranzyt, ważny aspekt między tymi planetami. Dotyczy znaczącego wzrostu gospodarczego i ekonomicznego rozwoju.
Możliwe są w związku z tym nowe inwestycje, innowacje, poprawa infrastruktury, co zagwarantuje długoterminowe korzyści. Polska może odgrywać bardziej znaczącą rolę w międzynarodowych relacjach, ale ze względu na to, że Plutona mamy w 12 domu, wiele będzie się działo poza sceną. Możliwe ujawnienie szkodliwych tajemnic, ich neutralizacja, jak też zidentyfikowanie i rozprawienie się z ukrytymi wrogami, co przyczyni się w znacznym stopniu do takiej swoistej odnowy duchowej Polaków, takiego przejrzenia trochę na oczy. No bo tu właśnie to jest ten korzystny tranzyt, aspekt, a to mamy w 12 domu. No tutaj ta komunikacja, infrastruktura i ogniw trzeci. Tak. Dlatego na tych polach możemy się spodziewać tych pozytywnych zmian, które musimy jednakowo przeprowadzić sami. One nam z nieba nie spadną. I jeszcze jeden trygod, on już się rozchodzi, bo ten jest aplikacyjny, on się dopiero zbliża, bo Jowisz musi przyjść do pozycji Plutona, tam jest 1,59 teraz, chociaż Pluton się cofa aktualnie, to będzie mu bliżej z czasem, ale to jeszcze jakiś czas, zanim on przyjdzie, niedługo. Natomiast tutaj już on tak mniej więcej się rozchodzi, chociaż to też Lilith czasami biegnie tak samo szybko jak Jowisz, a czasami wolniej, czasami szybciej, no ale koniec końców to jest i tak mniej istotny tranzyt, aczkolwiek jeszcze trzeba go absolutnie omówić. Doświadczymy wzrostu świadomości społecznej w zakresie, no właśnie, praw człowieka, równości i niezależności. Pojawią się nowe albo uaktywnią stare ruchy społeczne, które dążą do większej wolności, zwłaszcza w kontekście praw kobiet i mniejszości. No właśnie, tej tolerancji mieliśmy szukać i jest szansa, że rzeczywiście znajdziemy. Należy też oczekiwać ekspansji nowych filozofii, idei i przekonań, bardziej progresywnych niż te nasze tradycyjne. Otworzymy się na te poglądy, a to doprowadzi do takich głębokich zmian w naszej mentalności. Reformy w systemie edukacji i prawa będą wspierać większą wolność jednostki i równość społeczną. Nastąpi wzrost zainteresowania duchowością, mistycyzmem i ezoteryką, no bo to jest właśnie takie otwarcie. I dzięki czemu właśnie przeżyjemy pewien taki duchowy renesans, poszukując głębszego sensu życia i prawdziwej wolności. Praktyki duchowe i filozoficzne, które wcześniej były marginalizowane, teraz przybiorą na znaczeniu. Nasze nowe nastawienie będzie miało swoje źródło w optymizmie i wierze w siebie niesionych przez Jowisza. Naprawdę fajny układ i generalnie cały horoskop, jak patrzycie, jest naprawdę taki na dziś, na temat, adekwatny i daje naprawdę duży optymizm. I ostatnim istotnym tranzytem jest sekstyl Jowisza z Neptunem. O nim już jest film, więc nie będę gadać dużo. Powiem tylko, że wspiera wyobraźnię, intuicję i sferę duchową. Sprzyja kreatywnemu myśleniu i nowym pomysłom. Staniemy się zatem bardziej otwarci na duchowe doświadczenia i rozważania filozoficzne. Wzmocni się w nas empatia i chęć angażowania się w działalność charytatywną lub prace społeczne, no przybędzie nam generalnie optymizmu. No tego optymizmu nam generalnie nie zabraknie. Tylko musimy jeszcze się zmobilizować, musimy trochę popracować nad sobą, nad swoim podejściem, nad swoim stosunkiem do drugiego człowieka, nad jego ocenianiem, a w zasadzie zrezygnowaniem wreszcie z oceniania wszystkich. Naprawdę lustro wziąć, jak chcecie sobie kogoś pooceniać, no i sobie tam siebie. Zawsze sobie można coś znaleźć, tak? No oczywiście też w stosunku do siebie zbyt krytycznym być nie warto, ale też zbyt pobłażliwym nie za dobrze. A innych starajcie się naprawdę nie oceniać. Nie wszyscy są wami, nie każdy to samo myśli, nie każdy to samo czuje, nie każdy to samo potrzebuje. Tak długo jak drugi człowiek nie robi nikomu krzywdy, tak długo nikt nie ma prawa go oceniać. I postarajcie się tak właśnie nad sobą pracować. Jeżeli chodzi o jeszcze inne elementy kosmogramu, to już za wiele nie mam do powiedzenia. Ascendent jest w wodniku, czyli będziemy dążyli do wolności, do równości, do braterstwa. Będziemy chcieli zmian, będziemy potrzebowali zmian.
I mam nadzieję, że nam się udadzą. Tym bardziej, że Uran, który jest władcą wodnika, jest w tym trzecim domu. Jeszcze niedawno był w koniunkcji z Jowiszem. Więc wspiera to dążenie, te zmiany właśnie, o których mówiliśmy. Medium Coeli, mamy strzelcu, czyli nasze władze też mają dobry okres, będą takie, no, będą pod wpływem tego Jowisza, który tutaj jest, będą jakby w zgodzie z tą jego filozofią, z tym trendem, z tymi działaniami, które należy teraz przeprowadzić, ale władza władzą, a tak naprawdę dużo zależy od nas w tym względzie. To jest naprawdę to, o czym mówiłam, dużo zależy od nas. Zresztą to też my tę władzę wybieramy, jakaby nie było. I jeszcze no, na koniec oczywiście władztwo. Też nie będziecie zaskoczeni, bo generalnie już chyba od 10 horoskopów jest zawsze to samo. I teraz też nie będzie inaczej, dlatego że Jowisz jest w bliźniętach, którymi rządzi Merkury, ten jest w byku, którym rządzi Ceres, ta jest w koziorożcu, którym rządzi Saturn, Saturn jest w rybach, którym rządzi Neptun, a ten jest nadal w rybach u siebie w domu, nadal w tym ostatnim stopniu, więc nadal jeszcze mamy tą taką powłokę mgłę tajemniczości, ale właśnie dlatego, że tutaj mamy ten taki, co już mówiłam o nim, trygon Plutona ze Słońcem i od dlatego, że ciągle mamy jeszcze sekstyl Jowisza z Neptunem, to znaczy, że ta jego, mimo wszystko, ta jego tajemniczość w tym horoskopie jest taka nie groźna, bym powiedziała. Tak, te tajemnice naprawdę mają szansę się uwolnić i mają szansę nam otworzyć oczy. Dziękuję wszystkim wspierającym. Zachęcam do dołączenia do tego szacownego grona. Dziękuję subskrybentom. Również zachęcam do subskrybowania kanału, ustawienia powiadomień, żebyście wiedzieli, co wychodzi i co chcecie oglądać, a czego nie. Bo na przykład jest seria, która już jest dla baranów i byków cała, a zaczęła się dla bliźniąt, o stopniach horoskopu, czyli jeżeli ktoś ma słońce w danym stopniu kosmogramu, to właśnie o każdym z tych stopni jest short i on dotyczy właśnie słońca urodzeniowego i waszej charakterystyki, jak wpływa w słońce w danym stopniu. Zapraszam, tworzę następne, więc one tak codziennie jest jeden, mniej więcej w urodziny się pojawia dla tych, których właśnie dotyczy, a potem to już po prostu zawsze można sobie obejrzeć, jeżeli ktoś wie, gdzie ma słońce urodzeniowe, a już wszyscy, którzy mnie oglądają, to wiedzą, że łatwo mnie o to zapytać w komentarzu pod filmem, dając swoje dane urodzeniowe. Zachęcam do komentowania, udostępniania, lajkowania. Dziękuję bardzo i do widzenia.